Witamy na kolejnym szlaku długodystansowym. Tym razem jesteśmy w Wielkopolsce i jest nas więcej. Do wycieczki dołączają niemiecka hajkerka German Tourist, czyli Christine Thürmer, if I say it right, i znany wam doskonale Michał Szeks-Wirkulisz. Będziemy szli szlakiem z Czerwonaku do jeziora Płotki, a Christine niestety opuści nas drugiego dnia, bo będzie szła w stronę Bydgoszczy, ponieważ wędruje właśnie przez całą Polskę ze Zgorzelca do Ogrodnik, do granicy z Litwą, a potem ma nadzieję iść przez Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię. Ale wiadomo, że w dzisiejszych czasach nic nie jest pewne. W każdym razie zaczynamy odcinek z Czerwonaku. Już jesteśmy w lesie. Nie było dużo asfaltu, a teraz niestety szlak wylądował w totalnych krzakach. Prawdopodobnie jakieś znowu historie związane z własnością gruntu, bo szlaki namalowano właśnie poza osiedlem. Szlaki, znowu mówię szlaki zamiast znaki. No tutaj właśnie jest znaczek za mną. Reszta coś opieszale za mną podąża, ale ten właśnie prowadzi szlak. Następny znak jest już za płotem. Michał próbuje coś tam znaleźć. O, coś znalazł. Zdobyliśmy szczyt, który nazywa się Góra Anny. Jest tu wieża, ale nie da się niestety jej zdobyć. Spędziliśmy noc w Zielonce, w arboretum. Zapytaliśmy jednego pana we wsi, czy możemy w tym arboretum się kimnąć, i powiedział, że nie będzie problemu, dał nam wodę. Się tutaj właśnie rozbiliśmy, właśnie się pakujemy. Christine jest tam trochę dalej. I dziś w planie jakieś 35-36 może kilometrów za Rogoźno. Na razie Wielkopolska nam się w zasadzie bardzo podoba. Nieprawdaż? Owszem, jest bardzo ładnie. Więc jest bardzo przyjemnie, jest dużo lasu i las jest bardzo fajny. Puszcza, zielonka, dęby, sosny. Miło. W nocy było dużo słychać różnych ptaków. Były puszczyki, bąki. Nad ranem obudziły nas żurawie. Jest bardzo naturalnie i pozytywnie. Poranna rozgrzeszka. Poranny Instagram. No ja też się muszę rozgrzać. O.
most. Skodrochowo. Sztodrochowo. Sztodrochowo. Swi pies. Pyrno zapowiadało na dziś tylko trochę deszczu z rana, a pada cały dzień. Co prawda jest to tylko mrzawka, więc nawet nie trzeba kurtki przeciwdeszczowej. Jest szaro, ale przyjemnie. Dużo lasu, bardzo dużo lasu. Teraz za nami takie piękne jezioro. Christine, how do you like it? Very much, very much. And I like the naleśniki. Oh yeah, naleśniki are the best. From Lidl. From Lidl, where else? Wędrujemy wzdłuż jeziora Wełna, tak się ono nazywa. Jest bardzo długie, dosyć szerokie, bardzo piękne. Szkoda, że dziś nie jest błękitne, mimo wszystko bardzo fajna okolica. Zrobiliśmy zakupy, nabraliśmy wody, jesteśmy właśnie w Rogoźnie. Doszłapaliśmy do pierwszego lasu za Rogoźnym. Od 10 km nie widzieliśmy żadnego znaku, ale oto właśnie jest, pewnie pochodzi z lat 70. Ach, trochę się delikatnie mówiąc zmęczyliśmy, ale te 36,5, które planowaliśmy, zrealizowaliśmy. Zapadliśmy w takim całkiem fajnym skrawku lasu. Nie jest on duży, słychać tam jakąś główną drogę, no ale co zrobić. No i już jest ciemnie, jest już po zachodzie słońca, także idealnie zdążyliśmy, jest 7:30 i jesteśmy już całkiem rozbici. Krystyna jest z nas najsprawniejsza, już dawno nadmuchała materac i już się zabrała za gotowanie, a my dopiero się będziemy brali. Pierogi ponownie, tutaj będzie tuńczyk z makaronem, a tam będzie... Mashed potatoes. Mashed potatoes przywiezione ze Stanów Zjednoczonych. Data ważności. Dawno temu. No właśnie. Data ważności mojego tuńczyka upłynie w maju, a jest dopiero marzec, więc spoko. Chcesz się pokazać? Nie, mogę zrobić najwyżej tak. O, no to dobranoc. Gute Nacht. Gute Nacht. Witamy, dzień kolejny. Miał być słoneczny, właśnie wyjęliśmy Irno i Irno znowu nas oszukało. Miało być stopni 18, a jest pewnie 12 albo i mniej. Ale jesteśmy w bardzo ładnym rezerwacie. Rosną tutaj same dęby, praktycznie rzecz biorąc, i wiosenne kwiatuszki. O właśnie,
Tutaj mamy miodunki, na pewno nie widzicie, bo są za daleko. Ale jak wam mija dzień? How was your day? Great. Good. Fantastic. Awesome. Overwhelming, spectacular, breathtaking. Tremendous. 5 kilometrów asfaltu. A tutaj sklep Dino w Wągrowcu. Zrobiliśmy właśnie małe zakupy. Tutaj jest mój lunch. A tutaj jest supply, który zrobiła właśnie Krystyna. Czekolada, kefir, tortille, kabanosy, pierogi. Serek. O, właśnie, pierogi ulubione. I should really take my spoon out, but it's in the backpack and, well, now it's too late anyway. So, yeah. Drogoźna, nie widzieliśmy żadnego znaku. To już ładny kawałek. Wągrowiec przeminął. Tutaj jest znak. Jeżeli sami nie widzicie, to wam pokażę, że dokładnie tutaj. Moim zdaniem pochodzi z 1956 roku. Ciekawią was sprawy logistyczne, jak załatwiamy kwestię zakupów wody. Właśnie byliśmy zapytać w tym tutaj domu i dostaliśmy całą masę wody. Krystyna wyuczyła się, jak należy poprosić. Przepraszam, mogę prosić woda... I always forget the last word. Z kranu. Z kranu, okej. Okay. Przepraszam, mogę prosić woda z kranu. Brilliant. Brilliant. No a Michał już udomowił kota. A tu jest nasza woda razem z kotem. Jeszcze trochę z drugiej strony. I jeszcze tam trochę wody. I jeszcze tu trochę wody. Że jesteśmy zaopatrzeni. Po drodze zwiedzamy jeszcze po niemiecki cmentarz. Zupełnie zarośnięty, ale wyraźnie wśród pól się odznacza tym, że rosną na nim drzewa. No i cały jest porośnięty bluszczem. I co jest charakterystyczne dla tego rodzaju cmentarzy, mamy wiosenne cebulice. A tutaj widać nagrobek jeszcze 1897. Mamy już kolejny poranek. Michał właśnie myje zęby. Ja jeszcze jestem w namiocie. Oglądam ten piękny wschód słońca. Wczoraj zrobiliśmy 29 km. Przyzwoicie, zupełnie znaków w ogóle uświadczyliśmy, z wyjątkiem sztuk trzech jakichś właśnie za porostami w lesie. Dosyć wilgotno jest w tym miejscu, bo tam jest rynna jeziorna i takie bagna i tam mgła stąd się właśnie wzięła. Mam śniadanie, płatki ryżowe z
z proszkiem z truskawek i jabłkami. Dzisiaj Krystyna się od nas odłącza, więc tylko wyjdziemy razem, a ona rusza w kierunku Bydgoszczy, a my w kierunku Piły. Oto purchawka. Gigantyczny egzemplarz dla porównania. Agnieszka. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Dziękujemy! Dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo! No mówię po polsku! Nie mówisz po polsku! Ze szlaku, który i tak się dzisiaj wcale nie pokazał. Nabraliśmy podejrzenia graniczącego z przekonaniem, że wędrujemy szlakiem, który nie istnieje. No cóż, ale skoro i tak wędrujemy, to właśnie zboczyliśmy, żeby zobaczyć coś fajnego. Mamy tutaj skałę, która nazywa się Zaklęta Karczma. Ma 2 metry wysokości i 12 w obwodzie i ma różne legendy ze sobą związane. Jedna mówi, że kto to był? Ksiądz proboszcz zmierzał gdzieś z jakąś posługą, a właściciel karczmy nie chciał mu pomóc, za co gniew Boży czymkolwiek jest zamienił karczmę i biesiadników w kamień. O właśnie. No i Michał wlazł na górę, się zastanawiam. Jeżeli w następnym ujęciu będzie szeroka panorama, to znaczy, że wlazłam też na górę. No i wlazłam i jest panorama. Może nie jest jakaś imponująca, bo jest tu ogólnie rzecz biorąc po prostu płasko. Ale mamy stare jabłonie, które rosną przy skale. No i troszkę widoku. No i mój cień. Zastanawialiśmy się, co już się stało z tymi znakami. Według PTTK był szlak odświeżany w 2007 roku i nie wygląda na to. To znaczy ten początkowy odcinek od Czerwonaku i półtora dnia chyba, tak, był w porządku. I nagle urwał się w lesie. Od tego czasu widujemy znaki tylko na absolutnie najstarszych drzewach raz na 30 km. I to jest właśnie ten znak. Ale to nas pociesza, że nie idziemy na darmo tym szlakiem, bo jeżeli idziemy szlakiem, który wcale nie jest tą jedną z prawie 90 setek kraju, to byłoby nam trochę przykro, ale wciąż mamy nadzieję, że będzie kropeczka na końcu i że ten szlak faktycznie istnieje. Prawda, że mamy nadzieję? Prawda. No teraz mamy dowód. Mamy dowód. Dowód rzeczowy. Debatujemy od dłuższego czasu, czy to jest rzeczywiście szlak, czy to jest wymysł rowerzysty, którego jakimś śladem podążamy. No właśnie. Schodzimy nad jezioro. Według mapy ma być jakaś ścieżka, droga, ale chyba jej tutaj nie ma.
Doszliśmy do Margonina, jest zachowany stary układ urbanistyczny. Tutaj mamy spichlerz, idziemy na rynek. I tutaj właśnie rynek w Margoninie. Gorąco. 18 chyba miało być stopni, świeci słoneczko. Jesteśmy nad jeziorkiem, które nazywa się Morskie Oko. Chyba jest tu takie specjalne miejsce, bo nie wolno wędkować i jest napis, że jest teren monitorowany. Woda jest zieloniutka, pływają w niej żabki. Bardzo spokojne i miłe miejsce. O, właśnie żaba plusnęła. Rozbiliśmy się wczoraj dosyć wcześnie, w 17.30, bo tak nam się spodobało jeziorko, że postanowiliśmy właśnie nad jeziorkiem zabiwakować z widokiem. Rozbiliśmy się obok siebie, miał namiot tam, ja tutaj, bo mamy właśnie widok na jezioro. Jezioro rynnowe na szlaku Piła Poznań Piła i jest mnóstwo rynien lodowcowych i właściwie kluczymy od jednej do drugiej. Są to takie duże jeziora, nad którymi są wsie i są to też takie małe jeziorka w lesie, tak jak to wczorajsze, nad którym siedzieliśmy, oglądaliśmy żaby i tak jak to tutaj w dole. Noc była raczej spokojna, nie taka zimna, jak zapowiadała prognoza pogody, a od rana koncert ptasi przywitało nas stado żurawi swoim klangorem, potem zaczęły się dzięcioły, tu gdzieś blisko mamy ze dwie zięby i jeszcze różne inne ptaki śpiewające. Mamy też kleszcze. Niestety wszystkie zgarnął Michał. Sztuk 3 na razie. Mnie na razie omijają. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zanosi się na kolejny miły dzień. Mamy jakieś 15 km do Chodzieży. Tam wybieramy się na stację benzynową na kawę. Trochę się pogubiliśmy po drodze, bo oznakowanie wyparowało, ale znowu jest piękne i jesteśmy w Chodzieży. Tutaj jest
kościół i rynek. Kościół jest przy rynku, a pod nim mamy sklep spożywczy, do którego się wybieramy. Zakupy udało się zrobić, co prawda nie w tym sklepie, co myśleliśmy, bo tam nic nie było, ale w następnym, a tutaj jest taka piękna alejka barokowych domków. Taki jakby ryneczek, skwerek i obustronnie jest na nim bardzo ładnie. Także chodzisz w sumie całkiem pozytywnie. Warunki zrobiły się dosyć kiepskie, zaczęło padać tuż za chodzieżą, a właściwie jeszcze w chodzieży. Jesteśmy teraz za takim tirem, bo nie ma się gdzie podziać. W związku z tym, że są wszystkie restauracje zamknięte i tak dalej, to nie można sobie usiąść. O właśnie, tu jest taki tir i takie zadaszenie. Klapnęliśmy sobie pod ścianą. Kawa jest ze stacji benzynowej. A tutaj lunch. A tutaj jest radość i satysfakcja. A tutaj jest lunch, czyli makrela, wędzona bułeczka, sezamki, czekolada, winogrona mołdawskie, były w sklepie warzywnym. I jeszcze mamy do podziału sok jabłkowy tłoczony z takiej folii, sobie przelejemy do buteleczek. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jesteśmy na szczycie Gątyńca, najwyższego szczytu Wielkopolskich. 191,5 metra nad poziomem morza. Jest tu wieża, ale niestety nie można na nią wejść, czego bardzo żałujemy. W każdym razie wysoczyzna chodzieska jest dookoła aktualnie trochę skąpana w mgle, ponieważ spadł deszcz, a wyszło słońce i jest ogrzewana powierzchnia ziemi. Minęliśmy właśnie dwór w Nietuszkowie i idziemy dość stromą drogą w dół i zbliżamy się do pradoliny Noteci, której panorama rozciąga się przed nami, ale niestety jest za drzewami. W każdym razie to jest pradolina, którą spływały wody lodowcowe po ostatnim zlodowaceniu, w czasie ostatniego zlodowacenia, z tym, że teraz Noteć płynie ze wschodu na zachód, a wówczas wody lodowcowe spływały z zachodu na wschód. Zeszliśmy na dół, no i tu już jest ładny widok na całą dolinę. Tam w oddali jest most kolejowy na Noteci. Za mną nasz biwak wczorajszy, właśnie się pakujemy. Długo się miotaliśmy, zanim go znaleźliśmy. Najpierw znaleźliśmy ładne wypłaszczenie, ale widoczne z drogi. Potem poszliśmy na skarpę pradoliny na Noteci i tam z kolei jakoś tak wiało, zaczęło padać i pełno było młodych dębów, które przebiłyby pewnie podłogę. Wreszcie znaleźliśmy taką starą drogę, już dawno nieużywaną, no i tu się w deszczu rozbiliśmy. Cóż, jest dosyć chłodno, jest mgła, ale ponad nią wydaje się być niebieskie niebo. Na namiotach było trochę lodu. Na namiocie Michała było trochę więcej lodu. Został otrzepany i zbieramy się już w kierunku zakończenia wędrówki dzisiaj.
początku zaliczyliśmy małe pobłądzenie. Niestety była to wina nawigacji w telefonie, mapy CZ pokazywały trasę, która nie istnieje, a znaki owszem były, ale także nie było ich widać. Już znaleźliśmy, wędrujemy wzdłuż Noteci. Jeszcze poranne mgły lodowate się snują. Dziś zegarek Michała postawiony na moim plecaku, przyczepiony, pokazał minus jeden. Nadal jest chyba ten minus jeden, może się już powyższyło do zera. W każdym razie jest tu chłodno, co w dawnych wiekach było zaletą. Mniej więcej właśnie w tym rejonie odbywały się w wieku X bitwy Polan z Pomorcami. Na Noteci była granica państwa Polan i państwa Pomorzan. Także Mieszko I i zapewne jego przodkowie oczekiwali zawsze na nadejście zimy, aż bagna nadnoteckie i puszcza się tu znajdująca pokryją się śniegiem i lodem i będzie można się łatwo przeprawić przez te bagna i przez Noteć i napadać na biednych Pomorców. A teraz już zupełnie w pokojowej atmosferze zbliżamy się do ujścia, do miejscowości Ujście, gdzie przekroczymy Noteć. Przeszliśmy właśnie przez Noteć, tam na wzgórzu, gdzie teraz widać kościół ewangelicki, stał kiedyś zamek piastowski. No a my teraz w tamtym kierunku, w kierunku Piły. To piękne rozlewisko, to rzeka Gwda. Tutaj tuż powyżej jest zapora, jakieś spiętrzenie i tu ona się rozlewa. Jest na środku wyspa, a niedaleko, tuż za centrum ujścia Gwda wpada do Noteci, dlatego właśnie ujście nazywa się ujście. Jesteśmy na skrzyżowaniu szlaków Piła-Kalina, mamy już tylko 11 km. Tutaj właśnie jest pierwszy szlakowskaz na szlaku Czerwonak-Płotki. Mamy też żółte znaki szlaku nadnoteckiego z Ostrorogu do Bydgoszczy. To jest też szlak długodystansowy. Znajduje się w pierwszej dziesiątce polskich szlaków długodystansowych. Ma 265 km. No i mam go oczywiście na liście. I w ciągu najbliższych 5 albo 10 lat na pewno zobaczycie go na tym kanale. Zbliżamy się już do Piły, a wokół Piły mamy takie ciekawe rzeczy, jak ponoć to są, Michał mówi, zapory przeciwczołgowe. Znajdują się na takich rozstajach przy drodze w lesie. Ciekawa rzecz. Jak wiecie coś więcej, napiszcie w komentarzach. Przy głównej drodze bardzo hałas jest, ale tutaj mamy fajny bunkier, całkiem sypialny. W środku jest ławeczka. Piła Płotki, przystanek autobusowy. Najwyraźniej tutaj kończy się szlak z Czerwonaku. Niestety nie znaleźliśmy kropeczki, ale jest szlakowskaz, więc odklepujemy przy szlakowskazie. Szlak długodystansowy numer 16 zaliczony. Ten był bardzo fajny, ten naprawdę polecamy. Bardzo dużo lasu, bardzo przyjemnie, jeziorka. Jeden z lepszych w Polsce. Także mam nadzieję, że właśnie jego wybierzecie w najbliższym czasie na swoją wędrówkę. Fajnie było poznać Krystynę, osobę z największym dorobkiem hajkerskim w Europie. Fajnie było znowu przejść się z Michałem. Tak, muszę powiedzieć trochę uszczypliwie, że Agnieszka ma talent do szlaków asfaltowo-betonowych. Ten nie był taki. Był tak leśny, że aż nie mogłem uwierzyć. Od początku do końca mega. Także polecamy w jedną, w drugą stronę. Czy Piła Czerwonak, czy Czerwonak Piła, to jest do zrobienia. Zgadza się. No to do zobaczenia na następnym szlaku.